Cześć, to Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja Monika Siembida. I dzisiaj kolejny odcinek z serii Opis fotografii. Jednak, jeżeli nie wiecie, jak ją opisać, najpierw zapoznajcie się z odcinkiem teoretycznym, do którego link znajduje się u góry, tak gdzieś tam nade mną. W tym momencie wyświetlamy Wam fotografię. Zatrzymajcie ją na chwilę, zastanówcie się, jak byście ją opisali, a Miłosz zaraz zaprezentuje Wam swój pomysł na opis tego zdjęcia, tej fotografii. Na tym zdjęciu widzę nadmorski krajobraz. Na pierwszym planie znajduje się para seniorów. Oboje są odwróceni tyłem. Mają za sobą bagaże. Dwie czerwone walizki i jedną czarną oraz torbę podróżną. Kobieta ma na głowie kapelusz, jest ubrana w białą bluzkę z krótkim rękawkiem i ciemne, luźne spodnie. Ma letnie obuwie, prawdopodobnie klapki. Jest niższa od mężczyzny. Jej mąż również jest ubrany wakacyjnie, w niebieską koszulę z krótkim rękawem, jasne szorty i kapelusz. Nie widzimy ich twarzy, więc możemy się tylko domyślać, że są zachwyceni krajobrazem. Stoją na kamiennym chodniku, opierając się o murek. Być może to ich ostatni dzień wakacji i chcą nacieszyć się widokiem. Na drugim planie widzimy lazurową wodę. Morze jest spokojne, a niskie fale zalewają kamienistą plażę, przy której znajduje się turystyczna infrastruktura. W głębi widzę górę porośniętą drzewami. Sądzę, że to środek sezonu w jakiejś greckiej lub włoskiej miejscowości. Pogoda jest rewelacyjna, a nastrój na fotografii jest nostalgiczny. Bardzo podoba mi się to zdjęcie. Gdy na nie patrzę, myślę o wakacjach. Na dzisiaj to już wszystko. Właśnie wyświetlamy fotografię, którą opiszemy następnym razem, ale póki co może sami spróbujecie się zmierzyć z jej opisem. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie komentarz, lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. A tymczasem do zobaczenia. Pa, pa!